Szanowni Państwo, znamy już wzory na sinus sumy i różnicę dwóch kątów oraz wzór na kosinus sumy dwóch kątów. Pozostaje nam do kompletu znalezienie wzoru na kosinus różnicy dwóch kątów. Pozwolę sobie, proszę Państwa, nie wyprowadzać tego wzoru od początku. Mam na tablicy wyprowadzenie wzoru na kosinus sumy. Zmodyfikuję tylko to wyprowadzenie minimalnie tak, aby otrzymać wyprowadzenie wzoru na kosinus różnicy dwóch kątów. Zatem w miejsce sumy będę chciał tutaj mieć różnicę. Okaże się, że wzór wygląda tak. Zatem jeżeli mamy kosinus różnicy dwóch kątów, to po prawej stronie we wzorze występuje pewna suma. Jak to zrobić, proszę Państwa? No, znowu będziemy korzystać z tego wzoru, ale tym razem będziemy potrzebowali kosinusa różnicy dwóch kątów. Popatrzmy, co musimy zmienić. No, skoro w miejsce alfa plus beta mamy teraz alfa minus beta, alfa odjąć beta, przepraszam, no to tutaj napiszę też minus. To oznacza, że po usunięciu tego nawiasu mamy pi drugich odjąć alfa, dodać beta. Zatem ten minus jest zbędny i ten nawias też. Czyli mamy sinus pi drugich odjąć alfa zostaje tak samo. Zamiast kosinus minus beta mamy kosinus beta. Kosinus pi drugich odjąć alfa zostaje tak samo. I zamiast sinus minus beta mamy sinus beta. Zatem nie mamy tak jak poproszenia powodu, żeby stawiać tutaj minus. Powstaje wzór, w którym mamy sumę tych dwóch składników i dowód jest zakończony. Dziękuję Państwu bardzo. Yeah.